No, cześć. Więc jak się wam podobało ujęcie z tej kamery? To jest właśnie kamera 360. 180 stopni tu, 180 stopni tu i do przodu. I tak człowiek się buja, buja, buja. Ale jak zapewne widzieliście, nie jest to łatwe. I dużo łatwiej jest tak tylko siedzieć, leżeć w łóżku. Bo w przeciwnym wypadku, co można poradzić? Właśnie, powiedzcie mi, lepsze jest to, żebym nakrywał z jakiejś innej perspektywy, czy żebym nakrywał z ręki? Mój tata twierdzi, że z ręki to jest beznadzieja. No i właśnie ja też się nad tym zastanawiam, czy to jest beznadzieja, czy może lepiej inaczej? Jeżeli inaczej, to jak inaczej? Z innej perspektywy, na przykład z takiej perspektywy, jak było przy pomocy tej kamery, czy z perspektywy ręki, czy może z większej perspektywy, o tak, na przykład. Chociaż ja nie wiem, co to daje, ale wydaje mi się, że bez sensu jest nagrywanie z większej odległości, skoro tylko tyle, że wy widzicie więcej. No ale po co widzieć więcej, skoro tak naprawdę wszystko to, co chcę wam pokazać, jest albo tu, albo tu. Prawda? Wózek. Nie, to wszystko jest do pokazania na wyciągnięcie ręki. No to w czym problem? Nie wiem. Ale tacie się nie podoba, więc trzeba zacząć używać takiej kamery bądź innej kamery, jaką mam jeszcze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No póki co czekam na to, aż wyzdrowieję całkowicie. Bowiem jeszcze trochę mi brakuje do pełni zdrowia i pełni sił. Oczywiście w opisie filmu będziecie mieć link do zbiórki. Jeżeli stwierdzicie, o ja pierniczę, jaki typ, jaka to jest żenada. Jak ja mu współczuję, jak on się musi poruszać, jakim cudem ten człowiek jest szczęśliwy. Dlaczego? Co on takiego ma w sobie? Co on takiego robi? Co on ćpa? Co on pali? O co tu chodzi? A odpowiedź jest prosta. Tu chodzi o Boga. Wystarczy tylko być z Bogiem i wszystko powoduje uśmiech na mojej twarzy. Więc napiszcie opinię. Lepiej tym? Czy może lepiej inną jakąś kamerą? Czy może lepiej telefonem z ręki? Czy może lepiej jeszcze inaczej jakoś? Nie wiem. Może taka perspektywa byłaby ciekawsza. O, takie coś, nie? Z perspektywy nóg. Nie? Tu noga, tam noga i wiecie, i do przodu. Może to by było interesujące. Ja nie wiem sam. Powiedzcie mi, jaka jest wasza opinia, co wy uważacie? Macie od tego sekcję komentarzy, więc wypełnijcie ją. A ja was pozdrawiam. Zapraszam, polecam, Jacek Zagórski. Trzymajcie się ciepło, bye!